Witam szanownych widzów kanału SkyDev Atmosfera. Dzisiaj poruszę temat, o który zapytuję Mateusz odnośnie kosztów szkolenia spadochronowego. Od razu na początku muszę powiedzieć, że to, co będę mówił o kosztach, to mówię w odniesieniu do mojej szkoły. W związku z tym może się okazać, że gdzieś będą oferty i zapewne będą takie oferty, które są dużo tańsze. Warto się zastanowić też, czy faktycznie są tańsze, a jeśli tak, to dlaczego. Bo to, co dopytujesz mnie, Mateuszu, to jest kwestia taka, że stworzyły miejsce razem z Ulą w Hiszpanii, w których uczymy ludzi stacjonarnie, w małych grupach, wyzbywszy się zupełnie, zobaczcie, jakich używam ładnych sformułowań języka polskiego. Im jest słów odczasownikowy bierny. Wyzbywszy się tej plagi, jaką są tandemy. Czyli studenci, którzy przyjeżdżają do mnie, nie tylko mają stały dostęp do wiedzy, nie tylko mają stały nadzór, dlatego że nalegam, żeby przynajmniej pierwszy etap, czyli kurs AFF, ażeby odbywał się w taki sposób, w którym mam ucznia, studenta na pokładzie naszej bazy. Chodzi o to, żebym miał też wgląd, żebym zobaczył sobie, jak ta osoba się zachowuje. Łatwiej jest przejść pierwsze kryzysy, łatwiej jest załatwiać wiele, wiele spraw, które się dzieją, jeżeli wiem, mogę porozmawiać na różne tematy, nie tylko i wyłącznie emituję z siebie wiedzę spadochronową. Ważne jest też to, że skoczkowie, którzy tu przyjeżdżają, którzy właśnie rozpoczynają w taki sposób szkolenie, w jaki rozpoczynają u mnie, od razu mają też pewną możliwość zbudowania więzi, relacji z innymi skoczkami. Być może nie z wieloma uczniami, dlatego że staram się, aby nie było więcej niż 3 osoby podczas 10-dniowego turnusu na kurs AFF, ale zawsze na pokładzie staramy się mieć też doświadczonych skoczków, tak żeby relacja była taka, w której ci starsi skoczkowie mogą w czymś pomóc, mogą też wykazywać się, ale mogą też zaczynać uczyć, przekazywać wiedzę tym, którzy bardziej tego potrzebują. W związku z tym przystępuję teraz do tego, aby podać ci kwestie cenowe. Tu jest znowu trzeba by się zastanowić, bo chcesz zrobić zestawienie spadochroniarstwo versus inne koszty innych sportów, pewnie aktywności takich ekstremalnych albo lotniczych. Trzeba się zastanowić, co jest progiem, co jest kresem kogoś, kto oczekuje czegoś od skoków spadochronowych. Bo nieuczciwością byłoby powiedzieć, że jest to cena kursu AFF. Bo po kursie AFF, czyli po wykonaniu 7 poziomów skoków, faktycznie zyskujesz pewną niezależność, ale tylko jest to niezależność, nazwijmy to marketingowa, dlatego że ciągle wymagasz po AFF nadzoru instruktorskiego, cały czas ktoś musi dobrze dobrać ci spadochron i tak dalej, podchodzisz pod różnego rodzaju ograniczenia. To jest pierwszy poziom swobody, w którym można wyskoczyć z samolotu bez bezpośredniego nadzoru instruktora podczas swobodnego spadania i lotu na czaszy. Więc przyjąć to jako koszt początkowy kursu spadochronowego albo koszt wejścia w spadochroniarstwo jest to moim zdaniem uczciwe. Taki kurs u nas jest skalkulowany na 10 dni pobytu wraz ze śniadaniami i oczywiście zabezpieczany jest w tej cenie jest sprzęt spadochronowy i tak dalej. Cena to jest 2200 euro. I w tej cenie mieści się dojście do przejścia 7 poziomów spadochronowych. Oczywiście też niekoniecznie, bo musisz też o tym wiedzieć, że niekoniecznie każdy musi zaliczać ten kurs i przechodzić ten kurs w podobnym tempie. Aby uzyskać możliwość skakania samodzielnie z samolotu, bez bezpośredniego nadzoru instruktora podczas swobodnego spadania, trzeba zaliczyć 7 poziomów spadochronowych. Czyli nie to, żeby je odbyć, albo żeby je odhaczyć, tylko one muszą być zrobione w taki sposób, aby każdy z nich pozwalał na podwyższanie poprzeczki, aż wreszcie poziom 7, który często nazywany jest też poziomem egzaminacyjnym, pozwala na pokazanie uczniowi jego umiejętności podczas swobodnego spadania, które instruktorowi dają czyste sumienie, że może go wykopać z samolotu i ten osobnik, czy też osobniczka, bezpiecznie spadając, potem otworzy swój spadochron bezpiecznie i równie bezpiecznie wyląduje. To jest ten pierwszy poziom wyszkolenia. Ale to jest, jeżeli przyjmiemy taki próg, uważam, to jest nieuczciwe. Moim zdaniem pierwszym progiem będzie to, że uzyskujesz licencję spadochronową.
I tu będą rozbieżności. Dlatego, że akurat ja tutaj w Hiszpanii szkole według amerykańskiego systemu federacji USPA i pierwszym progiem jest licencja A, która przy 25 skokach daje już możliwość, nie tylko masz licencję, czyli powiedzmy masz swoją licencję na samobójstwo, jeżeli coś sobie zrobisz, to praktycznie trudno będzie kogokolwiek obwiniać o to, bo się wydarłeś już z opieki rodzicielskiej i jesteś samodzielny, ale pozwala też na to, że możesz się bawić z innymi podczas swobodnego spadania. I można by przyjąć, że jako próg minimum przyjąłbym właśnie to, czyli licencja A. I teraz, jeśli chodzi o system amerykański, to po zakończeniu skoków w kursie AFF należy odbyć 10 skoków tak zwanych konsolidujących, czyli po skończeniu kursu skaczesz sobie jeszcze pod nadzorem instruktora, który niekoniecznie tego, który Cię wyszkolił, ale instruktora z uprawnieniami AFF, który w samolocie sprawdza Twój sprzęt, w samolocie sprawdza, czy punkt wyrzutu jest prawidłowy, w samolocie sprawdza też, czy zachowujesz odpowiednią separację pomiędzy kolejnymi grupami. Jego obecność jest też bardzo ważna, dlatego że do momentu, kiedy nie wykonasz tak zwanego skoku hop and pop, to tenże instruktor AFF będzie musiał w sytuacji awarii samolotu, będzie musiał tłumaczyć, albo inaczej, będzie musiał wziąć odpowiedzialność za zachowania studentów na pokładzie versus to, co mówi Jump Master. Czyli jeżeli Jump Master decyduje, że wszyscy opuszczają samolot, może się okazać, że instruktor AFF powie nie, hola, hola, oni takiej umiejętności nie mają, dla nich jest za nisko, musimy lądować na pokładzie samolotu. Ale w momencie, kiedy wyskoczysz, zrobisz tak zwany hop and pop, to ten hop and pop, czyli wyskok z samolotu z wysokości 1500 metrów, a nie tak jak podczas AFF z 4600, ten skok jest zaprojektowany po to, aby otworzyć spadochron główny niemal natychmiast po oddzieleniu się od samolotu. Dlaczego niemal natychmiast? No dlatego, że za samolotem się wlecze cały czas usterzenie ogonowe. Jeżeli będziesz otwierał spadochron w drzwiach samolotu, istnieje spore ryzyko, że to, co chciałbyś osiągnąć, czyli w przypadku awarii chciałbyś się oddzielić od tego samolotu, który płonie albo coś się z nim dzieje, to jeśli otworzysz go zbyt wcześnie w drzwiach, to możesz się zahaczyć tym swoim spadochronem i sobie polecieć dalej z tym samolotem w taki sposób, jak nie chcesz. Dlatego założenie jest takie. Hop and pop idealnie wykonany to jest opóźnienie otwarcia od 2 do 5 sekund. Do 5 sekundy skoczek powinien otworzyć spadochron i w tym momencie jest to zaliczone pięknie do książki skoków i właśnie do warunków, do warunków potrzebnych, aby uzyskać licencję A. Czyli kurs AFF, 10 samodzielnych skoków pod nadzorem instruktora wewnątrz samolotu, jeden skok hop and pop. To jakbyś był w federacji BPA, angielskiej federacji, z której teraz ludzie odpływają z powodu Brexitu, gdybyś był w tej federacji, to już to, czyli właśnie 7 skoków AFF, 10 skoków konsolidujących i 1 hop and pop, czyli 18 jako liczba minimalna, to już to Cię uprawnia do posiadania BPAA. Ale na USPAA jeszcze to jest za mało. Na USPAA musisz jeszcze wykonać 5 skoków coachowanych z instruktorem, który nauczy Cię wychodzenia z samolotu, dochodzenia do formacji oraz, co najważniejsze, bezpiecznego rozchodzenia się z formacji, aby sobie nie robić krzywdy. I to jest minimum 5 coachowanych skoków. Podczas tych skoków właśnie jesteś uczony bezpiecznej zabawy z innymi skoczkami. I jeszcze musisz nauczyć się układać spadochron. Nie chodzi o to, żeby ułożyć spadochron i na nim skoczyć, bo to tak ludzie tak przychodzą i mówią, to ja będę musiał skoczyć na swojej układce. No dobrze, zaraz, ale kto tu ryzykuje? Bo tak naprawdę nie Ty układałeś zapas, to nie jest Twój spadochron. Jeżeli zgubisz główny, to też nie jest. To nie jest sposób taki, że jakoś tam ułożyłem, no i teraz ja jestem bohaterem, skoczę na swojej układce. Nie, to nie o to chodzi. Układamy spadochron i rozkładamy go na ziemi. Przy rozkładaniu na ziemi można zobaczyć, gdzie były popełnione błędy. I dalej, aż układka jest dobra. Jeżeli jest układka dobra, można uścisnąć rękę, wszystko jest w porządku. Jeżeli ktoś ma ochotę skoczyć na tym, nie ma z tym problemu. Ja raczej bym wolał, żeby to nie było jako heroiczny czyn, że raz sobie skoczył, ktoś sobie skoczył, tylko że interesuje się dalej układaniem i chciałby sobie sam układać pod nadzorem układacza albo instruktora, żeby coraz bardziej tę umiejętność utrwalać i być coraz bardziej samodzielnym skoczkiem. Jeśli więc jest 7 skoków AFF, 10 samodzielnych skoków, skok hop and pop, do tego dołożonych jest 5 skoków coachowanych, to w tym momencie
i układanie spadochronu, to w tym momencie jedyne co pozostaje to są ćwiczenia na czaszy, które trzeba wykonać i one są też rozpisane, co trzeba zaliczyć i jaką celność lądowania. Tam jest 25 metrów do celu, żeby wylądować. Nie jest to trudne dla skoczka, który ma 25 skoków. Jeżeli od samego początku stara się myśleć o tym, co ma robić, to raczej jest to bardzo łatwe do osiągnięcia. I teraz jaki jest koszt uzyskania w takim razie tej licencji? Tu trzeba by dodać w takim razie dwa pobyty. My przygotowaliśmy pakiety, w którym jeden pakiet to jest kurs AFF jako pobyt dłuższy 10-dniowy. Podczas tego kursu, bo jest też to bardziej rozciągnięte w czasie. Nie lubię, żeby skoki były zbyt intensywne. Dla skoczków na początku pierwszy skok jest bardzo mocno wyczerpujący emocjonalnie. W związku z tym lubię zrobić tak, że kiedy mamy cały dzień przygotowania naziemnego. Następnego dnia mamy część dnia przygotowania naziemnego i wykonujemy jeden skok. I wystarczy. Bo trzeba z tym się przespać, to się musi poukładać w głowie i dopiero od kolejnego dnia możemy zobaczyć, czy dwa skoki to będzie w sam raz. Dla niektórych osób, które są bardziej wrażliwe, następnego dnia też można zrobić tylko jeden. Oczywiście można by zrobić ich pięć, ale jeżeli widzę, że nie ma żadnego progresu, a nawet co więcej, jeżeli ktoś jest zmęczony, zdekoncentrowany, to tak naprawdę stwarza sam dla siebie zagrożenie. A jeśli on stwarza sam dla siebie zagrożenie, to prostym następstwem faktów jest to, że ja będę tracił pieniądze. Bo jeżeli mam trzy osoby, które mam szkolić, to zależy mi na ich efektywnym szkoleniu. One mogą skakać mniej, mogą skakać więcej. Ale jeżeli jedna złamie nogę, to ja wtedy na tej osobie już nie zarabiam, a zarabia szpital. Jakbym miał szpital prywatny, być może jakbym miał etykę troszkę zaniżoną, to bym powiedział, słuchaj, dasz radę, jeszcze skoczymy 5 razy, nie ma problemu. O, połamałeś się, nie ma problemu, tu jest kartka, podpisz, zajmę się twoim leczeniem, nie będzie z tym problemu. Nie? Ale tak nie ma. W związku z tym, nawet jeśli by to nie była kwestia mojej etyki zawodowej, tylko kwestia samego biznesu, to nie opłaca mi się to, aby sobie ludzie robili krzywdę. Lepiej, żeby nie skoczyli kolejnego razu. Też, żeby nauczyli się od samego początku, gdzie są ich możliwości decyzyjne. Żeby nie było tak, że są zrób taki, które tylko patrzą, mogę, możesz, nie? Nadchodzi chmura burzowa, coś się dzieje, ale dostał zgodę, pójdzie, nie? I potem mówisz, no zobacz, widzisz, to przecież nie możemy w to polecić. Wygłodniali skoków, którzy tylko są w weekendy na lotniskach, którzy czekają wiele godzin, aż skończą się tandemy, pójdą w dym. Tak jak ja, kiedy byłem na podstawowym kursie na okrągłym spadochronie, poszedłem z gaśnicą. Jak już trzeci tydzień skoczyli wszyscy, a ja nie skakałem, to tego trzeciego tygodnia to bym już z gaśnicą skoczył. Ale to nie jest sposób nauczania. To nie jest prawidłowe. Prawidłowe jest to, żeby ludzie od samego początku byli uczeni, jak zaczynać, jak kończyć. Wracając więc do kwestii finansowych. Pierwszy klocek to jest klocek 2200 jurków. Za te 2200 jurków masz pobyt w bazie, całe szkolenia FF ze sprzętem i tak dalej, nie ma żadnych kosztów ukrytych. Potem przyjeżdżając na kolejny wyjazd, powiedzmy 7-dniowy lub 10-dniowy, to jest koszt mniej niż 1000 euro i w tym masz wliczony pobyt, sprzęt, szkolenie, uwaga, masz wliczone układanie spadochronu, masz wliczone szkolenie potrzebne do tego coachowania, to wszystko co jest na ziemi do zrobienia. Masz również wliczony trening wodny, który będzie awansem potrzebnym do licencji B. To wszystko jest wliczone w tym pakiecie tak zwanym FSC. Ale nie masz wliczonych tam swoich biletów. Podczas skoków coachowanych już jest trochę inaczej. Kiedy jest AFF, student w ogóle sam się nie może się zamanifestować w systemie. Jest studentem, potrzebuje instruktora. To instruktor z danej szkoły albo ze szkoły tej strefy zrzutu jest w stanie zaplanować studenta. Ale jak tylko skończył AFF, to ten student może już sam się planować. Już może zapłacić pieniądze na konto, kupować sobie bilety i może sobie latać, ile mu tam potrzeba. A jak są skoki coachowane, to wtedy jest potrzebne. Są dwa bilety. Jeden bilet jest dla ucznia, jeden bilet jest dla instruktora. I w tym momencie po stronie tego pakietu są bilety i wynagrodzenie instruktora. Ale uczeń musi mieć swoje bilety. Więc teraz dochodzimy do kolejnego problemu, bo od siódmego skoku trzeba będzie wykupić 18 biletów, żeby osiągnąć ten próg 25 skoków. Bilet kosztuje 28 euro, czyli musisz sobie doliczyć takie koszty. Musisz sobie też doliczyć koszta pod tytułem wypożyczanie sprzętu, bo w kursie masz to wliczone. Jeżeli chodzi o AFF, to jeżeli chodzi o dalszą działalność, to możesz przecież korzystać ze sprzętu, który sobie przywiozłeś, możesz korzystać ze sprzętu, który skądś wziąłeś, albo go masz nawet. W związku z tym jest to wyseparowane z kosztów i trzeba przyjąć tu w Hiszpanii, że 18 euro kosztuje każdy ułożony spadochron, czyli masz spadochron gotowy do skoku.
20, około 28 za bilet, czyli 18 razy 28 i 18 razy 18. To są koszty, aby osiągnąć licencję. Nie ma tam nic ukrytego. Tyle rzeczy, to faktycznie jest ten próg, o którym myślimy. Bo jakbyś zapytał kogoś z ulicy, który chce skakać, zapytasz się, dlaczego chciałby skakać albo co chciałby robić, to moim zdaniem spora teraz już grupa, jak nie większość, odpowie ci, że oni by chcieli zrobić wingsuit albo oni by chcieli zrobić skok i base. Ale żeby zrobić wingsuit i base, to skoków trzeba mieć już 200. W związku z tym ten algorytm mnożenia biletów i mnożenia wypożyczania sprzętu zaczyna tam być dość pokaźny. Trzeba też wziąć pod uwagę, że do tego osiągnięcia 200 skoków skoczek może przejść na inny poziom energetyczny. Tym innym poziomem energetycznym, rzecz finansowym, jest zakupienie własnego spadochronu. Zakupienie własnego spadochronu to jest pokaźne zmniejszenie kosztu, o ile skoczek zamierza być aktywny. Bo jest pewna opłacalność używania tego sprzętu. Jeżeli w ciągu roku masz wykonać 20 skoków albo 30, to nie ma sensu, dlatego że utrata wartości tego sprzętu plus jego eksploatacja, czyli przekładanie zapasu i pilnowanie wszystkiego, aby technicznie był sprawny, to są rzeczy, które są po prostu, nie kalkulują się. Moim zdaniem, z mojego doświadczenia, dobrze jest zastanowić się nad swoim pierwszym spadochronem, kiedy ma się około 100 skoków. Kiedy ma się około 100 skoków, w tym momencie można już ocenić, o ile oczywiście spadochroniarz jest gotowy, aby ktoś go ocenił, bo mając 100 skoków, zwykle spadochroniarze już są tak mądrzy, że instruktorzy to tylko jakieś głupoty gadają. Ale jeżeli akurat taki spadochroniarz ma ochotę posłuchać doświadczonego bardziej instruktora, to można ocenić temperament tego skoczka, jego umiejętności, dlatego że różne mamy umiejętności psychofizyczne. Jeden ląduje lepiej, drugi ląduje gorzej. Do tego, jakie są umiejętności, do tego, co interesuje w przyszłości skoczka, żeby robił podczas spodniego spadania, dopasowuje się odpowiedni zestaw spadochronów. Tak, żeby pokrowiec, rozmiar czaszy głównej i rozmiar zapasowej były odpowiednio adekwatnie dobrane do rozwoju skoczka. I uwaga, nie kupujemy tego tak jak bucików dla dziecka. Czyli nie kupujemy spadochronu mniejszego, bo do niego dorośniemy, tylko kupujemy ten, który jest akurat gotowy w tym momencie i z niego wyciskamy ile wlezie. Jeżeli kupujemy, idziemy tą ścieżką, w której kupujemy coś, co jest mniejsze i myślimy sobie, że tego dorośniemy, zazwyczaj scenariusz jest taki, że następują urazy aparatu ruchu w wyniku błędnego lądowania, nawarstwiają się różnego rodzaju lęki, skoczek coraz mniej chętnie skacze, a wreszcie poniechuje to brzydkie słowo, za bardzo chuje w tym poniechuje, wreszcie rezygnuje z tego skakania i kończy się jego historia. Oczywiście może też mieć możliwie jakiś bardziej poważny uraz, dlatego lepiej dobrać sobie spadochron, który jest akurat w tym momencie na umiejętności, temperament i też strefę, na której skacze, bo istotne będzie położenie lotniska, temperatury, wszystko to, jak jest powietrze nośne, jest istotne. Też ukształtowanie, czy jest strefa turbulentna, jest bardzo dużo elementów, które warto wziąć pod uwagę, ale ubolewam nad tym, że niestety czasami jak grochem o ścianę. Teraz mam jednego sympatycznego, niewątpliwie sympatycznego chłopaka Hiszpana, który poprosił mnie o to, żeby mu skompletować sprzęt. Po prostu nie da się z nim dogadać. Nie tłumaczę mu, nie weź sobie taki najmniejszy, jak to będzie dla ciebie najmniejszy, to on takiego nie chce, bo on na takim już skoczył z wypożyczalni. Więc dla niego to jest argument, że skoro skoczył na takim małym, to jego spadochron musi być jeszcze mniejszy. Tłumaczę mu, jakie dodatki są potrzebne, tłumaczę mu, jaka powinna być konfiguracja, a on wszystko wie lepiej, chociaż ma 80 skoków, on już wszystko wie, chociaż o konstrukcji nie wie nic. Tak naprawdę, jak się zapytam, to on nie wie, do czego dotyczy, ale on wie, że to chce, a nie inaczej. Dramat. Dramat i to się nie zmienia, a jeśli się zmienia, to zmienia się na gorsze. Więc wydaje mi się, że uczciwe byłoby, żebyś w tym zestawieniu przygotował zestawienie podstawowe, czyli na przykład ukończenie kursu podstawowego. Ono nie będzie przecież adekwatne z ukończeniem kursu podstawowego na przykład w parolotniarstwie. Tam ukończyłeś kurs, kupujesz sobie parolotnie i heja. Nie? Więc tutaj jest sytuacja trochę inna, więc może podziel na progi. Jest to szkolenie podstawowe i wtedy weź cenę szkolenia podstawowego do ukończenia kursu FF. Potem szkolenie do licencji, ile kosztuje, i szkolenie do, nazwijmy to, progu nie tyle profesjonalnego, bo przyjmujemy, że próg profesjonalny jest wtedy, kiedy można zacząć zdobywać uprawnienia instruktorskie, a to jest 500 skoków. Te 200 to można przyjąć, że jest to poziom ekspercki.
Oczywiście on wcale nie jest już ekspercki, bo 200 możesz sobie natłuc w ciągu jednego roku. Jak masz dobrą kartę kredytową, na przykład zawód syn, to nie masz żadnej roboty do wykonywania, jedziesz na strefę do ciepłych krajów i prujesz, 200 w ciągu jednego roku zrobisz. Więc jakim jesteś ekspertem? Nędza, ale coś trzeba przyjąć, coś trzeba założyć. Można założyć właśnie ten próg 200, który umożliwia osiągnąć marzenia z koszką o base i marzenia o wingsucie. To może być właśnie to, czego szukają. I wtedy proszę pomnóż te wszystkie składowe, które były. Wysłałem Ci też na maila link do cen, żebyś mógł sobie zrobić kalkulację. Nie powiem Ci teraz, jakie są ceny kursów wingsuit i nie powiem Ci też, jakie są ceny kursów base. Natomiast wydaje mi się, że to są już rzeczy, które są ponad to te koszty szkolenia spadochronowego, które nazwijmy pozwalają na rozpoczęcie nowego etapu tego upragnionego kursu. Mam nadzieję, że w miarę wyczerpująco opisałem to, co chciałeś usłyszeć. Mam nadzieję też, że skoczkowie, którzy albo kandydaci na skoczków, którzy usłyszeli, jak to wygląda, też trochę im to rozjaśni w głowie, o co chodzi w tym szkoleniu, jakie są etapy, jak to wszystko się składa. Mam też nadzieję, że każdy znajdzie to, czego poszukuje. Jeżeli ktoś poszukuje dorywczych skoków, które są wykonywane pomiędzy tandemami, ale nie zajmują dłuższych wyjazdów, nie potrzeba kupować biletu lotniczego, to moja oferta tam nie pasuje. Moja oferta pasuje bardziej osobom, które chcą się skoncentrować, chcą się odłączyć od tego, w czym są, czyli na przykład od swoich spraw zawodowych. Nie? Bardzo, bardzo każdemu zalecam, że jeżeli przyjeżdża, niech załatwi wszystkie sprawy, które były załatwienia, niech się skoncentruje na tym, co tu jest do robienia, żeby robić ten kurs w sposób profesjonalny. A zapomniałem jeszcze powiedzieć, że wszystkich tych kosztach, które tam są, tych cenach kursu i potem szkolenia, są też zawarte ceny podręczników, które napisałem. I teraz aż tak się zrobiło mi dobrze, podręczników, które napisałem. No, oczywiście żartuję. Oczywiście żartuję, bo wcale nie żartuję. Mam nadzieję, że to wystarczy. Pozdrawiam serdecznie. Jak będą jakieś pomysły do filmu na kanał, to napiszcie w komentarzach. Nie wiem, jest teraz jedna katastrofa, która była bardzo smutna i która wszystkimi wstrząsnęła mną szczególnie, bo chodziło o dzieciaka, który był takim dzieckiem lotniska i wypadek Cessny. Ale jest to nie jest wypadek spadochronowy notabene, w związku z tym tak nie za bardzo wiem, jak to ugryźć. Chyba nie będę tego omawiał, bo nie ma tam żadnej rzeczy, które przenoszą się na zachowania spadochroniarzy, o to mi chodzi na kanale spadochronowym. W związku z tym rozdrapywać to, jeżeli nie ma żadnych dydaktycznych cech opisywania tego wypadku, raczej od tego odstąpię. Mogę gdzieś wkleić raport, jak potrzebujecie, albo wejdźcie na Facebooka, na naszą grupę spadochroniarzy atmosfery i tam sobie to znajdziecie. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na kolejny film, który, męcząc Was, prawdopodobnie nagram niedługo, dlatego że siedzę w domu i nagrywam. A jeszcze mam teraz nowe miejsce, całkiem nieźle oświetlone. Mogę sobie nagrywać. Spokiem pozdrawiam. I teraz tym oto palcem naciskam guzik, aby zakończyć film.